Witam. Tym razem pokażę Wam termodernizację dachu szkoły. Jak widzimy, poszycie dachowe jest stare i zniszczone. Podniesiemy krawędzie dachu, używając belki, by móc go docieplić od zewnątrz. Styropianem laminowanym papą, który później pokryjemy papą podkładową, a następnie papą nawierzchniową. Po lewej widzimy już podniesiony dach belką, do której przymocujemy gzyms blaszany, rynajzy, rynnę i pas nadrynnowy. Na części dachu przymocowaliśmy już styropian laminowany. Następnie zaczęliśmy kryć dach papą podkładową. Teraz widzimy pół dachu pokryte papą nawierzchniową, na której znajdują się kolektory słoneczne. Następnie widzimy efekt końcowy. Tutaj widzimy dach pokryty trapezem. Klient się skarżył, że za kominem mu strasznie cieknie. Dlatego w miejscu za kominem przykręciliśmy płytę OSB. Następnie zrobiliśmy obróbkę komina z papy i wyprowadziliśmy papę za kalenicę. Wtedy kłopoty klienta się w końcu skończyły. To by było na tyle. Subskrybuj kanał, niebawem nowe filmy. Pozdrawiam, Marek Erdekarz.